Trzeba powiedzieć jasno, że Matatiasz, opisywany dzisiaj w Księdze Machabejskiej, był buntownikiem w najczystszej postaci. Swoje credo buntownika wygłosił, kiedy zawołał do sprzeciwu, który miał postawić tamę profanacji świętych przepisów prawa narodu izraelskiego. Matatiasz wykrzyczał, że niech idzie z nim razem ten, kogo spala gorliwość o prawo Boże i kto jest za tym, żeby zachować przymierze i żeby uratować przymierze z Panem Bogiem. Oczywiście, kiedy myślimy o zachowaniu prawa i kiedy myślimy o zachowaniu przymierza z Panem Bogiem, to rozumiemy, że Matatiasz po prostu wiedział, że bez tych dwóch filarów naród izraelski nie przetrwa na wygnaniu. Nie miał swojej państwowości, nie miał swojego wojska, nie miał swojego pieniądza, nie miał swoich sprzymierzeńców. Jedyne, co mogło ich uratować, to właśnie gorliwość o przestrzeganie prawa, tego religijnego także, ale równocześnie pielęgnowanie relacji z Panem Bogiem poprzez pielęgnowanie przymierza, w którym Pan Bóg mógł okazywać miłość i solidarność z narodem izraelskim. I o to chodziło Matatiaszowi. Buntownik to jest ten, który widzi, że może zostać przekroczona cienka granica nie tylko tożsamości, ale granica, poza którą jest zagłada narodu.